Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. O ogólnopolskich mediów, że pogłoski o jakichś zalążkach kryzysu to przesadzone? Nie wiem, nie interesuję się tym. Po prostu nam jest jakby na dzień dzisiejszy dobrze, więc jedziemy swoje, tak? To jest nasza praca i po to zostaliśmy zatrudnieni, żeby jechać jak najlepiej potrafimy, a że to jest sport, że czasami coś jakby nie idzie po naszej myśli, to jest jakby naturalne i wliczone w sport, więc jedziemy dalej. A jak rozmiary tego zwycięstwa rozumiesz? To jest taka jazda na galowo przed playoffami, czy jak? Na galowo? No na galowo. Myślę, że na galowo, no w garniturach. Ale panie Krzysztof, 40 punktów do przodu to już rzadko zdarza, zwłaszcza drużyna pierwsza, no z de facto drugą, tak? Z jedną z trzech drużyn, które miały tyle samo punktów. Jak to możliwe? Sport. Mogliśmy tak samo się męczyć, ale dzisiaj jechaliśmy bardzo dobre zawody. Tak jak mówiłem, równo, każdy dorzuca punkty, juniorzy dorzucili cenne punkty, więc gratulacje dla nas. Powiedział na Piotr Protasiewicz, że trochę inaczej tor był przygotowany, na czym to polegało? Troszeczkę inaczej. No, myślę, że to warto zostać w kuluarach i po prostu cały czas pracujemy. Piotr jakby cały czas spędza mnóstwo godzin nad torem, żeby przygotować go jak najlepiej. Dzisiaj spróbowaliśmy coś innego i ewidentnie nam to pasuje. Czy taka runda zasadnicza 14-0 to przed playoffami sprawia, że ta presja będzie jeszcze większa, czy ona już jest dostatecznie konkretna? No jest dużo, tak? I co? No jedziemy swoje. Nie zastanawiam się na tym, czemu tak nam idzie, po prostu jedziemy swoje, tak? I zdobywamy cenne punkty za każdym razem. To też rozumiem, że nie zastanawia się pan z kim w ćwierćfinale playoff, czy gdzieś tam jakaś destynacja bardziej? No, trochę nas to interesuje, jutro się wszystko wyjaśni w niedzielę, więc cóż, no, nam pozostaje czekać. Zrobiliśmy swoje w rundzie zasadniczej, teraz czas na playoffy. Najlepsza runda zasadnicza w jakiejkolwiek drużynie w pańskiej karierze? Nie wiem, już tych sezonów było tyle, że... Ale tak, no... Pamiętam, że wygraliśmy wszystkie mecze w drugiej lidze z GTŻ-em Grudziądz w 2003 roku, więc... Wszystkie mecze, tak? Więc... Warto to powtórzyć, a... Na 20 lat w takim razie. Być może. Panie Krzysztofie, kto jest największym rywalem Falubazu w walce o Ekstraligę w tej chwili według pana? Nie wiem, dzisiejszy rywal na pewno ROW Rybnik, Polonia Bydgoszcz, no ale tak mi się wydaje, że nikogo nie można skreślać, tak? Więc tak naprawdę nie wiadomo, kto w tych meczach pojedzie i nam pozostawia tylko trenować i trzymać formę dalej. We'll be right back.